Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem ojciec Rajmund Dolinkiewicz, franciszkanin. Na początku chciałem wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, pokój i dobro. W bieżącym okresie liturgicznym w niedzielę czytamy kolejne rozdziały Ewangelii według świętego Łukasza. W dzisiejszą, 12. niedzielę zwykłą, omawiany będzie fragment z 9. rozdziału tejże Ewangelii, kiedy to Pan Jezus w Cezarei Filipowej zapytał swych uczniów wpierw, za kogo uważają go ludzie. Święty Łukasz tej okoliczności nie podaje, ale wiemy, że prawdopodobnie było to, jak już powiedziałem, w Cezarei Filipowej, w miejscu takim bardziej okupowanym przez Rzymian, którzy mieli taką jakby tolerancyjną zasadę, że na okupowanym terenie nie wprowadzali na siłę swoich wierzeń religijnych, ale zgadzali się na wyznawanie religii okupowanej ludności. W związku z tym tam wiara ojców, ta, o której czytamy na kartach Starego Testamentu, judaistyczne wierzenia mesjańskie mieszały się jednak z innymi bóstwami. Przypomnę, że oczekiwano jakby wskrzeszenia sprawiedliwości, że oto jakby nawet zmartwychwstanie zamęczony przez Heroda Jan Chrzciciel, obrońca sprawiedliwości, że przyjdzie Eliasz, wielki prorok, który też cudownie, jak czytamy na kartach Księgi Królewskiej, został porwany w pewnym momencie do nieba. Jak widzimy, sami apostołowie byli jakby przeniknięci tą opinią ludzi, że ich mistrz jest czy to oczekiwanym Eliaszem, czy którymś z innych dawnych proroków. Wyznanie Piotra, ty jesteś Mesjaszem, jest bardziej rozwinięte na kartach Ewangelii według świętego Mateusza, który jako naoczny świadek tego zdarzenia wkłada też w usta Piotra słowa, ty jesteś Synem Boga Żywego. Czy Pan Jezus sam był świadomy swojego powołania mesjańskiego? Pozostanie tajemnicą. Czy wiedział, jaki czeka go los, w jakich zdarzeniach dnia codziennego będzie za chwilę uczestniczył? Z tego, co podają nam teolodzy, ci, którzy analizują mesjańskie posłannictwo Pana Jezusa, wyrażają pogląd, iż Pan Jezus nie uczestniczył w codziennym życiu, w zakładaniu pierwotnego Kościoła, w formacji swoich uczniów, w sytuacji, którą można porównać, że ktoś drugi raz w kinie ogląda ten sam film i wie, jaka scena będzie za chwilę. Też na pewne sytuacje musiał się przygotować właśnie przez rozmyślanie i modlitwę. I właśnie święty Łukasz, więcej od pozostałych ewangelistów, opisując wydarzenia z życia Pana Jezusa, częściej podaje, mimo że nie był tego naocznym świadkiem, ten niemały szczegół, że Pan Jezus często przebywa na modlitwie. Nie tylko przed cudownym rozmnożeniem chleba, przed powołaniem apostołów, przed swoją męką, ale też przed właśnie zapytaniem chociażby apostołów o to, za kogo uważają go ludzie i kim jest on w ich opinii. Chociaż Pan Jezus, rozpoczynając swoją działalność w świątyni, odczytując tekst Izajasza, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił,
dopowiada, że dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli, to jednocześnie po wyznaniu Piotra określa sekret mesjański, aby nikomu o tym nie mówili, że właśnie on jest, jak niektórzy już się domyślali, oczekiwanym Mesjaszem. Miało to znaczenie polityczne, bowiem judaistyczne wierzenia mesjańskie były związane z tym, że naród izraelski wybrany po raz kolejny zostanie wyprowadzony z niewoli, tym razem spod wspomnianej okupacji rzymskiej, jak niegdyś z niewoli egipskiej, później z babilońskiej. Jak wiemy, tak się nie stało. Pan Jezus nie przychodzi po to, aby położyć kres wojną, by zapewnić swojemu narodowi powszechne panowanie, dobrobyt, ale po to, by napełnić nawet niesprawiedliwe sytuacje, dramat nawet i okupacji, dramat wojny, niesprawiedliwości swoją obecnością. Ale powracając do modlitwy Pana Jezusa, to można ten moment przyrównać właśnie i do formacji ucznia w szkole Pana Jezusa, a także do dzisiejszego obowiązku zgłębiania Słowa Bożego, tak jak Pan Jezus, wsłuchiwania się w głos Ojca do czytania Pisma Świętego. Pierwszy etap to właśnie rozmyślanie, wyciszenie, wsłuchiwanie się w siebie, w swoje sumienie i jednocześnie w głos Ojca. I to jest uczenie się postawy słuchania. Słuchania bliźniego uczymy się podczas cichej modlitwy. Sam Pan Jezus daje tego przykład. I być może tutaj właśnie na modlitwie sam pierw odkrył swoją mesjańską tożsamość. To, kim jest. Dlatego wstęp do dekalogu rozpoczyna się ważnym wyzwaniem: słuchaj Izraelu. Nie jest to najważniejsze wyzwanie, ale jakby wstęp do odczytania woli Bożej w swoim życiu. Kolejny etap, czy w czytaniu Pisma Świętego, czy w słuchaniu głosu Boga w modlitwie Pana Jezusa, jest już krokiem ku konkretnemu działaniu, jakby przygotowaniem się do głoszenia. W myśl słów z 10 rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie przed Sanhedrynem odpowiedzieli: my nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i słyszeli. I dlatego Pan Jezus, już przechodząc do działania, właśnie podchodzi do uczniów i zadaje im to wspomniane pytanie: za kogo uważają mnie ludzie? A kolejne odkrywanie woli Bożej w swoim życiu, czas posłania po duchowej lekturze, czas mesjańskiego posłania Pana Jezusa, zawsze wiąże się z przyjęciem krzyża i cierpienia. I zaraz po tym, kiedy Piotr mówi do Jezusa: ty jesteś Mesjaszem, akurat święty Łukasz omija, w przeciwieństwie do świętego Mateusza, prymat Piotrowy, ale mówi o obowiązku podjęcia krzyża, przepowiadając własne cierpienie. Niełatwo jest mówić na temat cierpienia krzyża, ale właśnie tym krzyżem może być też i białe męczeństwo, wierność Słowu Bożemu, Bożym przykazaniom, i dalej napominanie bliźniego, które też może pociągać różne pozytywne i negatywne konsekwencje. Dalsze głoszenie Jezusa Chrystusa, aby do Niego się przyznawać. On okazuje miłosierdzie nawet tym, którzy zawiedli na drodze wierności. Dzisiejszy fragment z Księgi Zachariasza, odczytany w pierwszym czytaniu z liturgii słowa, nawiązuje z kolei do 53 rozdziału z Księgi Izajasza. Będą patrzeć na tego, którego
przebodli i płakać będą nad nim, jak płacze się nad jedynakiem. Nie ma wątpliwości, że ten tekst odnosi się do męki Zbawiciela, do jego śmierci krzyżowej. Jaka kara spotka mieszkańców Jerozolimy i oprawców? Żadna. Dalszy ciąg księgi Izajasza mówi: na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha modlitwy, czyli okaże miłosierdzie. Otrzymają jakby poznanie czy swojego błędu, czy odkryją dalej właśnie mesjańskie posłannictwo tego, którego ukrzyżowali. I Pan, Bóg, który okazuje miłosierdzie, posyłając swoich uczniów, wzywa ich jednocześnie do okazywania tegoż miłosierdzia, z którego też mogli skorzystać. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiając, życząc wszelkich łask Bożych w odkrywaniu woli Bożej, w medytowaniu nad Pismem Świętym, zachęcam zarówno do subskrypcji naszego kanału, do łapki w górę, do otwarcia też na zbawczą wolę Pana Boga, na Boga, który przychodzi w drugim człowieku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.